Cześć! Dziś wykonam makijaż paletą Affect Evening Mood i powiem Wam od razu, co o tej palecie myślę, o tych cieniach. Jak możecie zobaczyć, kolory są szalone, można naprawdę wiele ciekawych makijaży wykonać tą paletą. Raczej mocniejsze makijaże i naprawdę no, jest tutaj co tworzyć. Wiele różnych makijaży od razu mi się nasuwa na myśli, gdy patrzę na te cienie. Także tak, ja dzisiaj postawiłam na smokey eye, troszkę koloru, ale jednak nie przesadzając, więc zaraz przejdziemy do tego makijażu. I przy okazji tego filmu chciałam szybko wspomnieć Wam o tym, że wyszedł nowy organizer, który stworzyłam. Oczywiście link do sklepu zawsze macie na dole w opisie. I to jest organizer, który ma pomieścić zarówno szminki, jak i błyszczyki czy pomadki w płynie. Czyli produkty do ust mniejsze, jak i większe. W tym organizerze jest po 12 przegródek zarówno w wersji tej wyższej, jak i niższej. To jest świetna sprawa dla tych z Was, które mają zarówno pomadki w sztywcie, jak i te płynne i chcą mieć to w jednym miejscu. To jak najbardziej, a taki organizer się sprawdzi. Naprawdę ja jestem zachwycona tym organizerem, genialna sprawa. Oczywiście równie dobrze w tym organizerze można sobie układać tusze do rzęs, pędzle, kredki do oczu czy do ust. Możliwości jest naprawdę wiele, więc mam nadzieję, że Wam ten organizer się przyda i będzie Wam służył bardzo dobrze. I chcę, myślę, że dwóm osobom sprezentować właśnie ten organizer. Co trzeba zrobić? Wystarczy pozostawić komentarz pod tym filmem, obojętnie jaki, i ja wylosuję dwie osoby, które właśnie ten organizer wygrają. Wyniki będą ogłoszone za tydzień. Na pewno będę jeszcze informować zarówno na Facebooku, jak i tutaj pod tym filmem. A więc nie przedłużając już tego wstępu, przechodzimy do makijażu paletą Affect. W palecie znajduje się 10 cieni, gdzie 7 jest matowych i 3 metaliczne. Makijaż jak zawsze zaczynam od bazy. Jest to baza z Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Jest to odcień Eden. I nakładam na całą powiekę, po to by wyrównać koloryt. I żeby też cienie mi się lepiej rozcierały i przyklejały do powieki. Tutaj w palecie nie znajdziemy beżowego matowego cienia, dlatego ja użyję sobie tej pudry i będzie to Laura Mercier, po to by utrwalić tę bazę i żeby też cienie mi się łatwiej rozcierały. Mam chęć przetestować ten czarny cień, jak on będzie się sprawował w wersji Smokey Eye i właśnie dlatego od niego zacznę. Wezmę sobie płaski pędzelek i nakładam go na całą ruchomą powiekę. No, pigmentacja tego czarnego cienia jest bardzo dobra, bardzo dobra. A znaleźć mocny, intensywny czarny cień to jest nie lada wyzwanie, powiem Wam. Także jest dobrze. Teraz sięgam po ten ciemny brąz i będę nim rozcierać granice czarnego cienia. Teraz biorę jeszcze jaśniejszy brąz i rozcieram jeszcze wyżej to cieniowanie. Na sam środek powieki nałożę sobie ten zielony perłowy cień. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało bez kleju. Jest całkiem ok, ale jednak pójdę po ten klej z NYXa i dodam trochę więcej mocy. O, teraz jest moc. Teraz jest dobrze. Przestrzeń tutaj wewnętrznym kąciku oka pokryję sobie tym ciemnym brązem, którego używałam wcześniej do rozcierania granic czarnego cienia. Dolną powiekę najpierw pokryję sobie tym ciemnym brązem, którego przed chwilą używałam. Tylko zmieniam pędzelek na płaski i przy samej linii rzęs nakładam ten cień. I zaraz troszkę jaśniejszym będę rozcierać granice. Wymieszam sobie te dwa brązy i nimi rozcieram granice. A wewnętrzny kącik na dolnej powiece pokryję sobie tym pomarańczowym cieniem. On również jest perłowy.
Zobaczymy, co z tego będzie. Już mam tutaj nałożony klej, ten z NYXa, Glitter Primer. Więc ładnie się tutaj przykleja. Posłużę się paletką Naturally Matte i wezmę sobie ten najjaśniejszy cień, żeby rozświetlić, rozjaśnić właściwie wewnętrzny kącik oka, bo jest tak trochę zbyt ponury jak dla mnie. Także delikatnie tutaj rozjaśniam. Na linię wodną oka nałożę zieloną kredkę. Jest to kredka z Golden Rose, seria Emily w odcieniu 114. Wytuszuję rzęsy, nałożę sztuczne i przejdziemy do podsumowania. Makijaż skończony, więc czas na podsumowanie. Co myślę o tej palecie? Uważam, że jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Cienie się pięknie rozcierają, pigmentacja jest jak najbardziej na plus. Ten czarny cień również bez problemu się rozcierał. Nie robiąc plam, spokojnie można na niego nakładać inne cienie i też to pięknie później wygląda. Także ja jak najbardziej Wam polecam. Te cienie perłowe jedynie wolę jednak nakładać na ten klej z NYXa, dlatego że wtedy ta intensywność, ten blask jest mocniejszy. Ale poza tym naprawdę bardzo udana paleta. Świetnie mi się pracuje z tymi cieniami z Affect. Także jak najbardziej macie moją rekomendację. I wydaje mi się, że porównując do tej palety Naturally Matte, tutaj te cienie się mniej pylą w opakowaniu. Więc dla mnie to jest duży plus. To tyle, jeśli chodzi o ten film. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia już niedługo. Cześć!